Witajcie, magiczne świry. Dziś zamienię tego to Fina w człowieka. Siemano, nietoperza Guano! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po tym magicznym wstępie. Przyznajcie, że wspominaliście Harry'ego Pottera. Dokładnie, widząc to. Było magicznie. Było magicznie i zwariowanie, więc witamy serdecznie na moim kanale. Ogólnie, to mamy dzisiaj questions and answers. Co po niemiecku brzmi? Fragen und... answers. Właśnie, więc witamy w Fragen und answers. Dzisiaj mamy... Antworten. Fragen und Antworten. No to nie, żeś teraz padł, jak już mówię, to się nie przerywa, koledzy, dobrze? Dobra, to wiesz, można tak uciąć, wkleić. Nie, nie można. Aha, dobra. Fragen und Antworten, tak. Dzięki, że to powiedziałeś. Okej, dobra. I mamy dzisiaj 15 albo 16 pytań, nie jestem pewien, całkiem sporo, w każdym razie zaczynamy już teraz. Ale, zapomnieliście zostawić lajka, powiedz trochę o lajkach, powiedz coś lajka. Lajki, bardzo pożyteczna rzecz, wiecie jak to jest. Zasięgi rosną, lajki, nie rosną, polecam. Nie, one nic nie dają zasięga. Czy no ja wiem, bo, ale taki youtuberzy mówią. No, że zasięgi rosną, wiadomo, tutaj, żeby film dotarł do większej ilości osób. Czekaj, musisz mieć jakieś takie chwytliwe hasło, na przykład klik, klak, lajka, łap, tak powiedz. Klik, klak, lajka, łap. Planujecie wspólną przyszłość? A ja zadałem to pytanie, ponieważ pomyślałem sobie, nasza mama, moja i twoja mama, prawdopodobnie, nasza. Bo w sumie ja nie wiedziałem, jak on się rodził, ani on nie wiedział, jak ja się rodziłem. Tym bardziej. W sumie ciężko powiedzieć, to nasza mama. Mamo, przyznaj się, napisz w komentarzach. Ale ogólnie nasza wspólna mama, prawdopodobnie, tak jak już powiedziałem, ciągle męczy tego oto dżentelmena oraz mnie, ale rzadziej już ostatnio, ponieważ wie, że jestem tak zdegenerowany, że nie ma na mnie już nadziei ani szans i będę prawdopodobnie żulem nad śmietnikiem. Zawsze coś. Ale pyta się często, tutaj Grobiego, jakie są twoje plany na przyszłość? Więc teraz powiedz, jakie są twoje plany na przyszłość. Ja wtedy odpowiadam. Właśnie nic nie odpowiadasz. No w sumie to tak. Możesz zostać nordyckim takim gościem, co jeździ na nartach. Jeździsz na nartach, jeździsz trochę na nartach. No, w sumie jeździ raz do roku na nartach. No. Tak, więc możesz zostać takim typowym nordyckim bydlakiem z długimi włosami, takimi tłustymi, długimi włosami zakręconymi. A nie, to możesz zapuścić tłuste, długie włosy. Tak, to będzie najtrudniejsze. Możesz zapuścić tłuste, długie włosy, więc ja wam teraz wklejam małą wizualizację, jak to będzie wyglądać. Jak młody będzie starszy, to będzie nazywany stary? Zastanawiałem się trochę nad tym i w sumie miałem to jakąś taką błyskotliwy tekścik, ale zapomniałem. Bo to jest tak, że ja do 10 roku życia byłem nazywany najmłodszy. Tak, znaczy nie, jeszcze wcześniej, jak był taki totalnie mały, tak nie miał, z 2 lata był nazywany mikrobus. Tak, mikrobus. Mikrobus. Potem przyszedł w autobus, ale tylko chwilowa taka przemiana. Tylko chwilę, potem, teraz jest gimbus. Potem był najmłodszy. Tak. I teraz jest jakoś tak młody i tak będzie mniej więcej do 25 tak. roku życia, później już będzie trochę starszy, no a później już najstarszy, nie? Tak, znaczy nie, właśnie najstarszy nigdy nie będziesz. Chyba, że ja wykituję. No to wtedy będzie. Jeżeli się wykitował, no to w takim razie może być, że... Nie może być tak, że on będzie starszy, bo wtedy będzie kolizja światów, kolizja wszechświatów. No, to nie może być młody, starszy. To tak jakby się, nie wiem, w jedną książkę wpakowali, nie wiem, Harry'ego Pottera i Gandalfa. No to się... Gandalf był w innej tej, nie? W każdym razie, jakby się wzięli Gandalfa, nie wiem, Merlina i Harry'ego Pottera do jednego, to się nie klei, więc nie może być tak, że może być dwóch starych. No bo kim ja wtedy będę? A ty nie jesteś stary w ogóle. No właśnie, nie jestem właśnie stary. Jestem młody, ale ktoś nie też napisał komentarz, że ja jestem stary, bo skoro ty jesteś młody, więc tak po prostu jest. Jeżeli osoba A wsadzi palec w dupę osobie B, to kto ma palec w dupie, osoba A czy B? Jedno z inteligentnych pytań w naszej serii zawsze wynajduje takie intelektualne, wiecie, bariery. Odpowiedź to obie mają. Możemy no tak, dalej. Ale ja chciałem dobra, pokazać... Dalej, nie, dalej. Nie, czekaj. Warto to wyjaśnić. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli osoba A wsadzi palec w tyłek, prawda, w, jak to się mówi w językach brytyjskich, as lub ars, szepo uczy i bawi, czyli w polską pupę lub dupę lub odwłok. Jeżeli ktoś tam wsadzi palca, to zarówno ta osoba, która wsadza palca, ma wsadzonego palca, jak i ta osoba, która ma wsadzonego palca w tyłek, ma wsadzonego palca. Coś, to nie chodzi tylko już o palca. Kiepski jestem w tłumaczeniu, ale wiecie jak to jest, że to każda ma palca, tylko że jeden ma obcego, a drugi ma swojego. Dziękuję bardzo. Czego nie lubisz w swoim bracie? Dobra, więc ja nie lubię w swoim bracie tego, że mój brat
wkurza mnie tym, że czasem zmuli pałę i jak coś do niego mówię. To jest to, co mnie wkurza. Ja tak robię? Tak, zmulasz pałę. Nigdy tak nie robię. Kościół stoisz i zmulasz pałę. Ja się mówię na przykład, idź przynieść te pomarańcze. A ty mówisz, a gdzie są te pomarańcze? To się zajdzie jako zmulanie pały. Co? To się w ogóle się nie zajdzie jako zmulanie pały. To się zajdzie jako zmulanie pały, gościu. Znacie Every Night? Specjalnie wziąłem to, bo młody nie zna żadnych piosenek mandaryny, więc warto go w to wdrożyć. Uwaga, załóż sobie słuchawki, synu. A ja w międzyczasie przygotowałem tutaj dla ciebie piosenkę Mandaryna Here I Go Again. Więc puszczam ci to i musisz rozszyfrować, co ona tam mówi. Ja ci puszczaj, no puść, ja ci zatrzymam. Słyszałeś to kiedyś? Słyszałem, no. Ale też tak kojarzę, ale nie znam do końca. Potrafisz to gówno rozszyfrować, co ona tam mówi? Coś tam, Great Dancing, coś tam. Tak? Coś z Great Dancing tam było? No tak mi się wydaje. Dobra, teraz sprawdźmy, co to naprawdę znaczy. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Going down the only road I've ever known. Tak, to jest właśnie to. Nie wiem. To jest tekst po prostu stulecia. To jest tekst stulecia, najlepszy jest... Nic tam nie da się zrozumieć. Pamiętasz, jak nagrywałeś Saints Row'a z Madzią? Nie. Czy to prawda, że jesteś fanem disco polo? Tak, to prawda, że jesteś fanem disco polo. Znaczy, w sumie to tak. Ja jestem... I teraz dalej. Nie, musimy to wyjaśnić. Aha, dobra. Fanem jestem disco polo, dlatego że uwielbiam Zenka Martyniuka. Zenek Martyniuk wydał nowy teledysk, nie wiem, czy widziałeś, nie wysyłałem ci. Nowy teledysk nazywa się Magiczna Wyspa i to jest najgorszy teledysk, jaki widziałem w życiu, jeden z najgorszych. Zenek Martyniuk to bardzo szacowny gentleman, prawda? Ja też szanuję. Tak, ja szanuję ogólnie, ale teledysk to kapa. Nie wiem, kto im robi teledyski, ale to jest zawsze tak, no. Że ci artyści disco polo... Ale disco polo tak jest zawsze, tak, nie? Ale nie bo to nie jest tak, że oni mają mało kasy czy coś. Oni mają dużo kasy i tak robią takie uber gówniane teledyski. Mi się wydaje, że po prostu wokół nich, jak muchy do kupy, zatrzymują się tacy ludzie, którzy robią gówniane teledyski. A to jest może specjalnie ten takie gówniane, żeby był, wiesz, taki styl. Klimat taki. No właśnie, klimat disco polo, to jest właśnie nie, coś może tak, ale mi się wydaje, że po prostu to jest tak, że faktycznie się ludzie zlatują jak do kupy, do muchy. Ale po prostu ten. Takie totalnie gówniane, ale takie obrzydliwe teledyski. Ja wiem. Czy oddalibyście życie za drugiego? Tak sobie myślałem, że to było dobre pytanie. Jak wyjść z friendzone'u? Z friendzone'u? No warto dać taką naradę dzieciom, prawda? Musimy dać radę dzieciom. Dawaj, radź. Jak wyjść z friendzone'u? To ja się tutaj monolog... Wyjdź, tak. Jak wyjść z friendzone'u? Warto jest wiedzieć odpowiedź na to pytanie, znać w sensie nie wiedzieć, ponieważ ja nie potrafię mówić, więc wy nie musicie powtarzać moich błędów młodości. Kochani, friendzone to bardzo skomplikowana rzecz. To jest moment, kiedy kobieta, no tak... A facet, więc ogólnie musicie uważać na takie sytuacje, ponieważ jeżeli kobieta, to nie warto, ponieważ, no nie będzie z tego prawda dzieci. Więc warto się zastanowić nad tym, czy friendzone faktycznie jest friendzone, ponieważ kiedy macie, że kobieta, a facet, to może nie warto, i dlatego wtedy nie ma friendzone. Oto sposób, żeby wyjść z friendzone. Przestańcie robić dla kobiet, które robią Czy ty i młody jesteście dżentelmenami? Owszem, zademonstrujemy. Witam pana bardzo serdecznie! Witam, drogi panie, jak to miło dzień? Panie dżentelmenie, witam bardzo serdecznie. Mi bardzo serdecznie mija miło dzień i dzisiaj odbyłem bardzo wielką podróż z domu do właśnie tego miejsca, gdzie się z panem witam. Panie dżentelmenie! Są po prostu świetne wieści, genialne. A co tam u pana w polityce, prawda? A u mnie wiele rzeczy, ale to szkoda, mówi, szkoda marnować tak pięknego dnia na rozmowy o tak szkaradnych rzeczy jak polityka. Panie dżentelmenie, jesteś pan naprawdę czymś niesamowitym. I również nawzajem. Pozdrawiam. Jak myślisz, łysy człowiek myje głowę szamponem czy mydłem? Łysy człowiek nie myje głowy, łysy człowiek ma tłustą głowę. Cześć, jakby to było, że mu się zamiast włosów tworzy taka tłusta skorupa z takiego tłuszczu, który... Ale właśnie to jest tak, że po to się włosy przetłuszczają, to może głowa się nie przetłuszcza. No chyba nie. Nie, bo to od głowy się one przetłuszczają, nie? W sensie to głowa się poci i one się przetłuszczają, jak to działa? Czy byłeś kiedyś gejem, albo twój brat? Chciałem powiedzieć, że to jest dobre pytanie, ponieważ jest napisane, czy byłeś kiedyś gejem. Kiedyś? Że to się tak... zmieniło może. Czy to jest tak, że można być jednego dnia gejem, a potem po miesiąc później na przykład się przestać być gejem? Wydaje ci się, że to jest możliwe? Tak, to jest myślę, że takie nawet częste zjawisko. Ale na przykład jednego dnia jesteś taki a drugiego jesteś taki normalny bydlak, facet, czy poszedłeś na siłownię? Nie, takim ukrytym gejem, takim, wiesz. A myślisz, że jak się jest sterydy, to można przestać być gejem?
myślę, że można... Bo to jest tak, że rosną ci mięśnie, siusiak ci maleje? Nie, to chyba jest powiązane. Tak, jakoś tak chyba... Przynajmniej tak mówili. Tak mówią, no. Więc rosną ci mięśnie, siusiak ci maleje i ty nagle stajesz się, myślisz, takim jak ten? Myślę, że można się nawet stać gejem i można się nie stać gejem. I to jest, myślę, że puenta tego pytania. To było dobre. Kochani, nie jest to, broń Boże, śmianie się z żadnych gejów. Każdy rodzi się, czy tam coś tam się nabywa, nie. Jak tam to, chce. Ważne, jak tam chce. No. Rób ta, co chce ta. My nie byliśmy gejami, prawdopodobnie. Nie pamiętam. Ja się nie przyznam. Nie wiem, czy za może za niemowlaka byłem, ale nie wiem. Widzieliście się kiedyś nago? I to jest takie tricky pytanie, ponieważ ja ciebie widziałem nago, a ty mnie nie. Przyznam no w sumie tak, bo ja miałem 2 lata i ten latek to nie zbyt. Miałeś mniej niż 2 lata. No tak wzrok miałem, to tak w sumie właśnie nie przejmowałem zbytnio. Znaczy wtedy. W ogóle już to nie chodzi tak, że się nie przejmował, bo to tam, wiesz, to dziecko się ogólnie nie przejmuje. Czyli jak na przykład nic mu nie nałoży, to się nie przejmie, a jak mu nałoży, to się za bardzo nie przejmie. Więc on po prostu jak my tak... Były takie momenty, kiedy był nagi, nie ukrywam, negliż, ekshibicjonista. Tak, tak niestety było, no ale... Był niestety, latał swój arką, aczkolwiek przestał na tym etapie, za co jestem bardzo wdzięczny, gratuluję. Gratuluję. Starałeś się cywilizowanym człowiekiem, homo sapiens sapiens, pozdrawiam. Ten komentarz będzie zakończeniem! Woo! I tak właśnie się wydarzyło, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka i ponieważ zostało nam już bardzo mało minut, bo nagranie się już trochę nagrywa, żegnam was bardzo serdecznie, zostawcie likę, spadnijcie na kanał Minecraft oraz do widzenia! Na razie. Редактор